Złoty Barley ma w lobby całą brązową butelkę, ale gdy rzuca nią w grze, to jest na niej symbol niebieskiego ognia. Misiek Nity widzi przez krzaki, tak jakby miał wallhacka. Na mapie szalone wagoniki, wagony przejeżdżają przez zamknięty szlaban. Brock ma większą dziurę w kamizelce pod prawą niż pod lewą pachą. Zanim przejdziemy do dzisiejszego filmu, w którym pokażę wam 9 bardzo ciekawych mitów związanych z Brawl Stars i dodatkowo pokażę wam jedną bardzo fajną aplikację, dzięki której przemieszczając się po mieście będziecie mogli zarobić prawdziwe pieniądze, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, jeżeli jesteście nowi, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo przypominam, że do końca maja lecimy po 200 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że nam się uda, sporo jeszcze brakuje, ale jeśli mi pomożesz, to powinniśmy dać radę, także zasubskrybuj koniecznie mój kanał. A jeśli lubicie Brawl Stars i chcielibyście wziąć udział w konkursie na 4000 gemów, to koniecznie zacznijcie do opisu, kliknijcie w link, który jest tam podany i wykonajcie zadania, które są na tej stronie, bo za każde wykonane zadanie będziecie mieli większą szansę na wygraną. To teraz już oficjalnie, siemanko z tej strony Seedrox i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Poglądców Mitów Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was 9 bardzo ciekawych mitów, które proponowaliście w komentarzach pod poprzednim filmem. Zostawić łapkę w górę pod tym filmem i spróbować dobić tutaj powiedzmy 15 tysięcy lajków. Po drugie, najważniejsze, zasubskrybować mój kanał i walnąć obok dzwoneczek, bo tak jak mówiłem, lecimy po 200 tysięcy subów do końca maja. I w końcu po trzecie, poza lajkiem i subem wystarczy, że na dole napiszecie jeszcze byle jaki komentarz. Fajnie, gdyby była to propozycja mitu do kolejnego odcinka, ale jeżeli nie macie pomysłu na żaden mit w Brawl Stars, to wystarczy, że napiszecie cokolwiek. Złoty Barley ma w lobby całą brązową butelkę, ale gdy rzuca nią w grze, to jest na niej symbol niebieskiego ognia. Bardzo ciekawy mit na początek. Jak widzicie, Złotego Barleya mam już wybranego i faktycznie w lobby zwróćcie uwagę, że na jego butelce nie ma żadnego symbolu. Cała butelka jest praktycznie brązowa i teoretycznie, według tego mitu, w grze na tej butelce powinno coś być. Okej, odpaliłem grę w trybie solo. Uwaga, rzucamy butelką i sprawdzamy. Faktycznie, zwróćcie uwagę, że po rzuceniu tej buteleczki na jej mniej więcej środku jest pokazana ikonka niebieskiego ognia. Tej ikonki nie było kompletnie w lobby. Pewnie ikonka związana jest z tym, że no ten koktajl jest jakoś podpalony. Tak bym to sobie, słuchajcie, tłumaczył. Ale no wygląda na to, że faktycznie Barley w grze ma na butelce jakąś ikonkę. Zwróćcie uwagę, że po meczu na butelce Barley również nie ma żadnego symbolu, czyli faktycznie wygląda na to, że ten symbol jest, ale tylko i wyłącznie w momencie, gdy rzucamy tą buteleczką w trakcie gry. W związku z tym pierwszy mit w dzisiejszym odcinku potwierdzony. Nie da się zarabiać prawdziwych pieniędzy, chodząc po prostu po mieście. No dobra, wiem, że ten mit nie jest związany z Brawl Stars. Do mitów Brawl Stars za chwilkę wrócimy, ale napisałem go sam sobie, bo chciałbym pokazać wam bardzo ciekawą aplikację o nazwie Geon. Geon to aplikacja na telefony, w której w zamian za odwiedzanie różnych punktów w waszym mieście, zwanych geonami, będziecie zarabiali Geon Coinsy. Geon Coinsy, czyli tak jakby monety, które w tej aplikacji zbieracie, będziecie mogli następnie wypłacić albo w formie prawdziwych pieniędzy na wasze konto na PayPalu, albo będziecie mogli odebrać za nie różne nagrody. Aplikacja działa trochę na podobnej zasadzie jak Pokémon Go. Zwróćcie uwagę, że w aplikacji mamy mapę, na której widać wszystkie geony, czyli miejsca, w których możemy zarabiać Geon Coinsy. Poza mapą, na której widać geony, w aplikacji mamy również sklep, o którym już wam mówiłem i w którym możemy Geon Coinsy wymieniać na różnego rodzaju nagrody, ale to co jest ciekawe, to to, że w aplikacji mamy również ranking. To tak w teorii, ale pokażę wam teraz, jak ta aplikacja działa w praktyce. Okej, jak widzicie, znajduję się już w zasięgu tego punktu i w związku z tym na ekranie pojawił się przycisk Zacznij Geomining. W momencie, gdy w ten przycisk kliknę, to jak widzicie, rozpoczynamy wykopywanie Geon Coinsów. Tutaj na dole mamy pasek postępu. Jak widzicie, wykopanie 15 Geon Coinsów potrwa w tym momencie jeszcze 20 sekund. Okej, jak widzicie, mamy informację, że 15 Geon Coinsów zostało przesłanych do naszego portfela. No i możemy wrócić do mapy, żeby wybrać sobie kolejne miejsce. Proste, proste. To, co jest fajne, to to, że możecie tak naprawdę po mieście poruszać się dowolnie, możecie albo po prostu chodzić na pieszo, albo jeździć samochodem, albo jeździć rowerem, hulajnogą, deskorolką, czymkolwiek, tak żeby po prostu te Geon Coinsy szybciej zarabiać. I wszystkie Geon Coinsy, które zarobicie, pojawią się oczywiście w portfelu w waszej aplikacji wraz z informacją, kiedy to miejsce odwiedziliście. Co więcej, jeżeli prowadzicie na przykład taki swój biznes, to możecie stworzyć własnego Geona albo z kasą, albo z zakrytą wiadomością. Jeśli macie jakieś fajne miejsce, w którym mógłbym postawić własnego Geona, to
to zaproponujcie to miejsce w komentarzu. Możecie wpisać albo jakiś punkt charakterystyczny, albo nazwę ulicy w waszym mieście. I jeśli to wasz komentarz wybiorę, a wybiorę komentarze trzech osób, to postawię tam Geona, w którym będziecie mogli zdobyć 300 Geon końców. Aplikacja stale się rozwija, twórcy zapowiedzieli już dodanie nowych funkcjonalności, takich jak levele z nagrodami, albo na przykład obrazki wewnątrz Geonów. Także raz jeszcze przypomnę link do pobrania aplikacji w opisie, a póki co przechodzimy dalej. Wagoniki w trybie zbiory klejnotów jadą prosto na torach, które prowadzą w bok. Okej, wracamy w takim razie do mitów Brawl Stars. Jak widzicie, jestem już w trybie zbiory klejnotów. Jestem na mapie szalone wagoniki i mamy pierwszy pociąg. Ten pociąg, jak widzicie, jechał z tamtej strony w lewo i tutaj wszystko było w porządku. Ale zwróćcie uwagę, że ten pociąg, który teraz przejechał, w miejscu, w którym celuje, powinien się wykoleić, bo tam, jak widzicie, tory prowadzą, no, w drugą stronę, nie prowadzą one prosto i gdyby to był normalny pociąg w prawdziwym życiu, to, no, prawdopodobnie by się wykoleił. Zwróćcie uwagę, te tory nie zmieniają swojego położenia, one dalej prowadziły tutaj w lewą stronę, czyli teoretycznie pociąg jadący z lewej strony, mniej więcej tam, przez środek, no, powinien się wykoleić. Ten pociąg jedzie, ok, tak jak powinien, zgodnie z tym, jak to było zbudowane, ale ten, który teraz wyjeżdżał, no nie powinien dać rady tędy przejechać, powinien się w tym oto, proszę bardzo, miejscu wykoleić. No i ten mit, moi drodzy, jest potwierdzony. Misiek Nity widzi przez krzaki, tak jakby miał wallhacka. No dobra, czas sprawdzić, czy faktycznie Misiek Nity posiada w Brawl Stars cheaty. Żeby to sprawdzić, oczywiście wybrałem już Nitę, zaraz wybiorę tryb, w którym będziemy grali. Wydaje mi się, że chyba wiem, czy ten mit będzie potwierdzony, czy będzie obalony, ale zaraz się o tym dokładnie przekonamy. Okej, moi drodzy, stałem z Natalią sam na sam. Natalia jest schowana tam, o, w tamtych krzakach, ale ja rzucę Miśka specjalnie tutaj. Zobaczymy, czy od razu w tamtą stronę pójdzie, czy będzie wiedział, gdzie Natalia jest schowana. Zwróćcie uwagę, że Misiek ewidentnie kieruje się dokładnie w jej stronę, czyli to nie może być przypadek. Misiek dokładnie już po zrespieniu go wiedział, gdzie Natalia jest schowana, pomimo tego, że siedziała w krzakach, czyli wygląda na to, że faktycznie Misiek Nity posiada cheaty, posiada tak jakby wbudowanego wallhacka, a więc mit potwierdzony. Jeśli strzelisz samobuja na Brawl Ballu, to bramka zostanie zaliczona losowemu przeciwnikowi. Okej, meczik, jak widzicie, już się rozpoczął. Mamy tutaj, słuchajcie, piłeczkę na środku. Ja tą piłkę szybko przejmuję i lecę w stronę bramki. Zaraz zobaczymy, co się stanie, gdy strzelę samobuja. Czy będzie pokazane tam, że Seedrock zdobył gola, czy może któryś z botów. Uwaga, strzelamy i jak widzicie, gracz bot pierwszy strzelił gola. Oznacza to, że faktycznie bramka została przypisana jakiemuś tutaj przeciwnikowi. Tylko pytanie, czy był to przeciwnik losowy, czy może był to któryś z graczy. Słuchajcie, sprawdźmy, bot pierwszy to jest Bull. Bull dotknął piłki jako ostatni i zobaczymy, czy jak trafi teraz bramkę, to gra zaliczy tą bramkę temu przeciwnikowi, który dotknął piłkę jako ostatni, czyli właśnie botowi numer 1. Strzelamy i faktycznie bot pierwszy zdobył gola, czyli wygląda na to, że bramka jest przypisywana do osoby, która jako ostatnią dotknie piłki. Ale sprawdźmy, co się stanie w momencie, gdy jako pierwszy dotknie piłki, zanim zrobi to któryś z moich przeciwników. Okej, udało się tą piłkę przejąć, nikt z przeciwników jeszcze jej nie dotknął i ciekawe, komu teraz zostanie ta bramka przypisana. Zobaczymy, uwaga, strzelam, pyk, mamy gracz, bot trzeci strzelił gola, a bot trzeci był to, moi drodzy, sprawdźmy, kto? Był to Bull, z tego co widzę. Ciekawa sprawa. Nie wiem, na jakiej zasadzie te bramki są przypisywane w momencie, gdy dotknę piłkę jako pierwszy. No bo teraz bramka zostanie przypisana ostatniemu graczowi, czyli również Bullowi. Faktycznie tak jest, ale gdy jako pierwszy ją przyjąłem, no to wtedy faktycznie bramka jest przypisywana prawdopodobnie losowo. A więc wygląda na to, że kolejny mit w dzisiejszym odcinku potwierdzony. Penny ma na sobie klamrę od paska, ale nie ma paska. Okej, kolejny mit jest związany z wyglądem zadymiarza. Jestem w tej chwili w liście moich zadymiarzy. Szukam, moi drodzy, Penny. Jest Penny po prawej stronie. Klikamy w nią i sprawdźmy, jak to wygląda. Faktycznie, zwróćcie uwagę, że Penny ma tutaj klamrę w kształcie monety, ale na tym podglądzie, no, nie widać, żeby miała ona pasek. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w lobby. Zwróćcie uwagę, że wzięliśmy Penny do lobby i tutaj też żadnego paska nie widać. No i ciekawe, o co z tą monetą chodzi. Wydaje mi się, że chyba możemy uznać, że faktycznie jest to klamra od paska, ale paska jako tako nie ma, a więc kolejny w dzisiejszym odcinku jest mitem potwierdzonym. Shelly ma kitkę w kształcie kwiatka. Okej, kolejny mit związany z wyglądem zadymiarza, tym razem z wyglądem Shelly. Shelly, jak widzicie, mam już wybraną i zanim zobaczymy, jak ta kitka jej wygląda, to powiem wam, że ten mit był naprawdę bardzo często proponowany w komentarzach, nie tylko pod poprzednim filmem, ale pod wszystkimi filmami pogromców mitów. Ja tego mitu jeszcze nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że skoro tyle ludzi o tym pisze, to musi być to, moi drodzy, prawda. Odwracamy Shelly i
Faktycznie, zwróćcie uwagę, ta jej kitka wygląda tak, jakby, no, był to po prostu kwiat. A pytanie tylko, czy twórcy zrobili to celowo, czy zrobili to przypadkiem. Tak czy inaczej, ten mit jest oczywiście mitem potwierdzonym. Na mapie szalone wagoniki, wagony przejeżdżają przez zamknięty szlaban. I to jest, moi drodzy, kolejny mit, który był bardzo często proponowany w komentarzach pod poprzednim filmem. W związku z tym, że tyle ludzi go proponowało, coś w tym micie chyba musi być i czas to sprawdzić. Okej, jesteśmy już na mapie szalone wagoniki, zaraz zobaczymy, jak to będzie z tym mitem. Pójdźmy sobie na środek, bo tutaj jak widzicie, o, z lewej strony wyjeżdża pierwszy pociąg. Szlaban się otworzył, pociąg wyjechał, szlaban się zamknął, czyli no tutaj jest wszystko okej. Dobra, ten pociąg jedzie teraz do góry, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w prawym górnym rogu, bo tam jest kolejny szlaban. Uwaga! Pociąg jedzie, szlaban już się otworzył. Pociąg przyjeżdża, szlaban się zamyka, czyli też wszystko w porządku. Sprawdźmy więc, jak to będzie teraz na dole po lewej stronie, bo akurat teraz, jak widzicie, jedzie tam pociąg. Zaraz zobaczymy, czy szlaban się otworzy. Uwaga! Szlaban się, no, ewidentnie otwiera i rogatka zamyka się dopiero po przejechaniu pociągu, czyli tutaj też jest wszystko ok. No i słuchajcie, ostatni szlaban, jaki nam został, to ten po prawej stronie na środku, ale z nim również wszystko jest w porządku. No, szlaban otwiera się zanim pociąg wyjedzie, zamyka się zaraz po tym, jak przejedzie, więc no nie ma tutaj mowy o tym, żeby te wagoniki przejechały przez szlaban. I w sumie dziwię się, dlaczego tyle ludzi pisało o tym w komentarzu pod poprzednim filmem. Nie wiem, może ja coś sprawdzam, może tutaj jest jeszcze jakiś jeden szlaban, którego ja nigdzie nie widziałem. Albo być może ten mit będzie potwierdzony tylko na telefonach z Androidem, bo ja gram aktualnie na iPhone'ie. No trudno mi powiedzieć, ale z tego co w tym momencie widzimy, z tego co sprawdziliśmy, no to wygląda na to, że ten mit jest obalony. Frank na mapie szalone wagoniki może zatrzymać pociąg swoim ultem. Okej, ult załadowany, wagoniki jak widzicie już się w tym momencie do nas zbliżają. Uwaga, aktywujemy ulta, pyk. No i niestety, mimo tego, że ult był dobrze aktywowany, no to pomimo tego, że ewidentnie wagoniki trafiłem, niestety się nie zatrzymały. W związku z tym wychodzi na to, że nie da się zatrzymać wagoników na mapie szalone wagoniki, a więc mit obalony. Brock ma większą dziurę w kamizelce pod prawą niż pod lewą pachą. Kolejny ciekawy mit związany z wyglądem zadymiarza, tym razem chodzi o Brocka. Brocka mamy po prawej stronie, wybierzmy sobie go szybciutko i w sumie na tym podglądzie niewiele widać, także weźmy go do lobby. No i w lobby, z racji tego, że możemy tym Brockiem obrać, będzie to pewnie dużo łatwiejsze do sprawdzenia. Zwróćcie uwagę, że pod jego lewą pachą, czyli pod tą ręką, w której trzyma wyrzutnie, no wszystko wygląda tak, jakby było w porządku. Mamy tutaj normalny otwór na rękę, mamy normalny otwór na koszulkę. Sprawdźmy jednak, jak to będzie wyglądało po prawej stronie, czyli pod jego prawą pachą. I tutaj zwróćcie uwagę, faktycznie kamizelka wygląda tak, jakby była trochę porwana. Ciekawe, z czego to wynika, ciekawe, czy jest to celowo zrobione, ale zwróćcie uwagę, tutaj ten otwór na rękę jest dużo, dużo większy. No, wygląda to tak, jakby ta kamizelka gdzieś tutaj Brockowi po prostu się troszkę porwała. Z tej strony wygląda to mniej więcej tak, tutaj jest wszystko ok, ale z tej strony zwróćcie uwagę, no niestety już wcale aż tak bardzo okej nie jest. Faktycznie pod prawą pachą ta dziura jest spora, jest ona dużo większa, jest to dziura inna niż pod lewą pachą, a więc ostatni mit w dzisiejszym odcinku potwierdzony. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek Pogromców Mitów. Mam nadzieję, że mity, które dzisiaj dla was przygotowałem, wam się spodobały. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie mity chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Jeśli macie jakieś propozycje, to piszcie je koniecznie, bo te mity powoli się wyczerpują. Trochę trudno mi się już ich szuka, także potrzebna jest wasza pomoc. Jeśli, nie wiem, zauważyliście coś ciekawego, dziwnego, nietypowego, zaskakującego w Brawl Stars, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu, a być może wasz komentarz pojawi się w kolejnym odcinku. Na koniec raz jeszcze przypomnę, że w opisie znajdują się linki do pobrania aplikacji Geon. Sprawdźcie koniecznie ją na swoim telefonie, bo dzięki tej aplikacji, poruszając się po mieście, będziecie mogli zarabiać prawdziwe pieniądze, które będziecie mogli wydać na przykład na gemy do Brawl Stars. Jeśli ten film wam się spodobał, strzelcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i walnijcie obok dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych nowych odcinków na moim kanale. A póki co z mojej strony to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia.